Cześć Michał. Cześć Pocheł. Wydaje mi się, że mamy problem. To znaczy, kierowcy samochodów elektrycznych mogą mieć problem z dotarciem do poszczególnych stacji ładowania. Zmierzam do tego, że w mojej ocenie, zupełnie szczerze, nie widziałem nawet jednej stacji ładowania samochodów elektrycznych w Polsce, która by była dobrze oznakowana. I żeby nie było, nie mam na myśli samej stacji, samego miejsca, tylko trasy do niej. Dojazdu. Tak. Pewnie masz na myśli galerie handlowe. W dużej mierze, bo... Gdzie są duże parkingi, wielopoziomowe, no i wiesz tylko, że jest ładowarka i nie wiesz gdzie. Tak, jest strasznie trudno znaleźć. Ja niejednokrotnie posiłkowałem się różnego rodzaju aplikacjami, czy w ogóle informacjami na stronach centrów handlowych, tych, których nie znam, do których rzadko jeżdżę, żeby znaleźć tę stację, bo ona bardzo często jest serio mocno ukryta. To tak, zdarza się, to prawda, ale wiesz, z kierowcami aut elektrycznych trochę tak jest, jak z użytkownikami nowoczesnego sprzętu elektronicznego, nie czyta instrukcji obsługi. Mam na myśli to, że czy w aplikacjach dedykowanych danych sieci, czy w plakszerze choćby są, jak nie wskazówki dojazdu, to chociaż zdjęcia, po których sobie jesteś w stanie wydedukować. Błagam, stary, ale słuchaj, powiem ci, masz taką wskazówkę na -2 i ewentualnie jeszcze dostaniesz być może jakąś literkę czy kolorek. Jeżeli masz duży parking, to możesz sobie jeździć w koło Macierzyńskiej. Aż ci się zasięg skończy. Przez dobre pół godziny. To prawda. Ja ci powiem więcej. Kiedyś mi się zdarzyła taka sytuacja, w Jankach szukałem ładowarki Noxo działającej ona w sieci. Ona była piętro niżej. W sieci Elocity i uwierz mi, ona była znalazłem ING, znalazłem coś jeszcze, a tego za diabła nie mogę znaleźć. I to nie jest... Wiesz, ja miałem tak ostatnio, że nawet na plakszerze lokalizacja była gdzie indziej niż ładowarka stała. I wiesz, nie odbieraj tego źle, bo to nie jest atak. A ja wiem, jest to problem. Tylko i teraz... Ja kiedyś miałem taką sytuację dawno temu, że była ładowarka publicznie dostępna na tyłach centrum handlowego, gdzie był zakaz ruchu z wyłączeniem dostaw. No i teraz... No i co zrobiłeś? Co dostarczałeś? Jaką dostawę wiozłeś? Dostarczyłem klienta do ładowarki. Słuchaj, mam wrażenie, że ostatnio nasze rozmowy są coraz bardziej prześmiewcze, ale wiesz, ale to chyba, no rzeczywiście... No w tym wypadku jest taki problem. Tak, tylko wiesz, z drugiej strony... Dobra, to inaczej. Czy ja wyolbrzymiam? Nie, znaczy masz trochę racji, ale też wiesz, po sobie wiem. Ale że ja trochę też, nie mam. Nie, ale to ja też wiem po sobie, że nie zawsze czytam opis, gdzie jest ta stacja ładowania i potem się frustruję, że nie potrafię trafić. Dobra. Ale teraz z drugiej strony odpowiedz sobie na pytanie, jeżeli masz taki parking, gdzie jest 2000 miejsc parkingowych. Na kilku poziomach, to jak to opisać? No, nie, już miejsce nie... żółte. A, widzisz. A masz pomysł? Oczywiście. Nie gdzie pracowałem milion lat temu? Pamiętasz? No, zajmowałeś się telematyką, nawigacją. A wcześniej. O, operatora sieci komórkowej. Wcześniej. To nie wiem. Byłem przez bardzo długi, prawie 5-letni okres mojego życia związany z wypożyczalnią samochodu. A, właśnie. Sixt. Jedno z największych na świecie. Tam zajmowałem się, czy też byłem odpowiedzialny za marketing. W kwestii marketingu akurat w tej sieci było też oznakowanie dojazdu na lotniskach, bo lotniska charakteryzują się tym, że ich parkingi są olbrzymie i kierowcy, którzy odbierają kluczyki od samochodu w punkcie... Muszą znaleźć samochód. Muszą znaleźć samochód i muszą iść sami. I tam ta droga, wiesz, to wcale nie była łatwa. I sytuacja wyglądała w ten sposób, że oczywiście za zgodą... Właściciela terenu, tak, zapewne. Tak, właściciela terenu, czy tam danego garażu, czy portów lotniczych, stawiało się strzałki, raczej zamieszczało się strzałki, zamieszczało się oznakowanie zarówno poziome, jak i pionowe, czyli można było spróbować oznaczyć nawet na drodze, można było różnego rodzaju banery wywiesić i tak dalej, i tak dalej. Czyli da się, tylko wiesz co, trzeba do cholery o tym pomyśleć. No dobra, czyli może wystarczy, jak wjeżdżasz do takiego centrum handlowego na rozległy parking, może wystarczy informacja przy wjeździe, że ładowarka jest na poziomie -2, kolor żółty, miejsce 171, 172 i tak dalej. Tylko kto przeczyta znowu? Nie, wiesz co, właśnie wydaje mi się coraz częściej, myślę o tym, że gdyby na przykład wszystkie stacje ładowania być może znajdowały się obok siebie, różnych operatorów, no w niektórych centrach handlowych jest to możliwe, no to co za problem wywieźć
określić właśnie co kilka, wiesz, to tak jak masz tabliczki... Wyjazd. Inaczej, masz tabliczki z wyjazdem i jakoś ty, to po co to robić? Przecież wcześniej czy później, jak będziesz jeździł, i tak wyjazd znajdziesz. I co, i za 10 lat ktoś zrobi program, jak znaleźć miejsce bez ładowarki? Nie, no, dobrze, to za 10 lat. I obok tego wyjazdu, obok tej tabliczki z wyjazdem, są tabliczki kierunkowe, że wyjeżdżasz na ulicę taką, taką czy owaką. Obok podczepiasz taką samą tabliczkę, stacja ładowania, kierunek, bach. I ale tyle, przecież panie to jest tak Pawle, na razie kierowcy elektrycznych, samochodów elektrycznych to w większości hobbyści. I oni sobie poradzą. To ty tak uważasz. Ale, coraz więcej jest normalnych pokazujemy kierowców. Coraz więcej. Ja nie mówię, że tamci nie są normalni. Omawiamy tu raporty. Tak. Pokazujemy przyrosty. Średnia wieku kierowcy samochodów elektrycznych to wcale nie są... Rośnie? Tak, bo coraz więcej osób również starszych zaczyna je kupować, więc wiesz, to nie jest tak, że to są hobbyści, a to, że ja sobie kupię elektryka, nawet jeżeli jestem hobbystą, to oznacza, że najpierw mam robić wycieczki krajoznawcze, żeby się nauczyć, zapamiętać. Wiesz, kiedyś w Sadybie, w warszawskim centrum handlowym, jest jedna stacja ładowania, Greenway, a na szczęście jest tam w miarę mało obłożona, ale zanim nauczyłem się do niej drogi na pamięć, żeby jak najszybciej dojeżdżać, wiesz, ile ja robiłem? Kółek po tym nawet małym garażu. Zauważyłeś, jaka ona kiedyś była mocno zakurzona? Tak, ale już nie jest. Sam już zrobiłem nie jest. Swojego, nie wiem, jakiegoś tam materiał wideo z tą pajęczyną. Ale to poruszyłeś nie jeden mowa. Ciekawy temat, abstrahując od jakby tego, że coraz więcej osób jeździ samochodami elektrycznymi i coraz więcej osób starszych, ale zwróciłeś uwagę, może to nie jest klucz naszego dzisiejszego odcinka, że samochód elektryczny jest na przykład dużo prościej przystosować do potrzeb osób niepełnosprawnych? Z uwagi na prostotę obsługi. A jaki to ma związek z oznakowaniem? Tak mi wpadło do głowy, wiesz. Nie, zrobimy o tym zupełnie inny materiał, ale... bo to jest bardzo fajne. Tak, to jest bardzo... Rzeczywiście. Jest mniej bebechów w środku, to chciałeś, to miałeś pewnie na myśli. Tak, mniej bebechów i jest łatwiejszy w operowaniu. Dlatego samochody elektryczne coraz częściej spełniają różnorakie funkcje i zwłaszcza w kontekście dostaw towarów różnego rodzaju. Tak, łatwiej. A myślisz, kiedy będzie miał kursant na prawo jazdy dylemat, czy robić jednak na manual, czy już robić tylko na automat? Ja myślę, że za chwilę nie będzie takiego dylematu. Nie będzie takiego dylematu, bo pokaż mi samochód elektryczny, który jest manualny. No to nie ma takiego. No widzisz, no to jakby samo przez się będzie się rozumiało. Inna kwestia jest taka, że wiesz, ja nie jestem ekspertem z zakresu szkół jazdy. Nie wiem, jakimi środkami tam dysponują. Nie wiem, w jaki sposób ci instruktorzy tudzież szkoły wydatkują te pieniądze i co jest kryterium doboru samochodów, które kupują. Nie mam zielonego pojęcia, nie wiem. Wiesz co, a to byłby ciekawy temat. Odeszliśmy trochę od tematu przewodniego, ale to byłby ciekawy temat na odcinek. Ja bym chętnie zaprosił jakąś osobę, która zarządza większą szkołą jazdy, nie taką, co ma kilka samochodów, ale kilkanaście, a może kilkadziesiąt, i podpytał o koszty eksploatacji, bo jednak kursant trochę temu sprzęgu da w kość, tak? I zobacz, przy aucie elektrycznym może się okazać, że wiele takich elementów czy kosztów eksploatacyjnych odpadnie. Czyli kursy mogłyby być tańsze. Czyli albo mogliby więcej zarabiać, większą marżę mieć na nich. Na przykład. Ale wróćmy do oznakowania. I o ile centra handlowe, widzisz, ja znalazłem rozwiązanie dla problemu ukrytych stacji w centrach handlowych. Czy teraz na przykład z waszej perspektywy, jako dostawcy systemu, czy wy możecie coś takiego na przykład operatorom zasugerować, porozmawiać, może powinniście, może to jest rola, wiesz, takich organizacji jak, nie wiem, PIRE, PSPA, czy coś w tym stylu, a może ktoś z tymi centrami handlowymi powinien do diabła porozmawiać, może, z osobami wiesz, zarządzającymi. Oznakowanie, faktycznie, poruszyłeś dobry temat, bo oznakowanie w centrach handlowych, czy w miejscach, gdzie tych miejsc parkingowych jest dużo, że jest ładowarka i gdzie ona jest, to jest jedno, ale wiesz, znowu kolejny wniosek, kolejna konkluzja, zobacz, że na panelach, czy na tych pylonach stacji benzynowych nie masz jeszcze oznaczeń, że masz ładowarkę. No i widzisz, i to jest, patrz, opowiadałem, jak jechałem Volvo XC40 do Krakowa z Warszawy i z powrotem. Rozmawialiśmy o tym jakiś czas temu. Jedno ładowanie miałem w Krakowie. Tam, w Radomiu, po drodze. Już nie pamiętam, przy jakiej stacji benzynowej, wiem, z tego co pamiętam, McDonald's tam był. No i gdzieś na tyle stała stacja w tym wypadku Greenwaya. No i rzeczy, o ile wiesz, nie jest to aż tak bardzo trudne, żeby ją odnaleźć. Wystarczy się przejechać naokoło stacji i prawdopodobnie wcześniej czy później sama ci wpadnie w oko. Akurat tą stację znajdziesz szybko. Tak, ale mogłaby być, wiesz, ale to też nie byłby duży problem, żeby to w jakiś sposób pokazać.
No pewnie nie, no wiesz, chodzi mi o jakby o wyznaczenie pewnych standardów. I znowu pytanie do ciebie dzisiaj, ja więcej mówię niż ty ostatnio, i znowu pytanie do ciebie, czemu w takim razie operatorzy, czy tam ci, co stawiają te stacje, o tym w ogóle nie myślą? Wiesz, ja mam wrażenie, że to jest tak, dobra, postawiamy stację, udostępniamy wam, ha! My swoje zrobiliśmy. Dobra, ale zobacz, no to wiesz, idąc dalej, to oczywiście fajnie by było, żeby na pylonie tej stacji benzynowej jeszcze się pojawiła cena za kilowatogodzinę, przecież paliwo jak paliwo, tak? Co prawda ta stacja nie ma wpływu na cenę tej kilowatogodziny, Ale moment, byłoby to idealne, ale to jest znowu kwestia, jeżeli operator... Dobra, wy też macie szybkie stacje i chyba przy stacjach benzynowych, gdzieś tam na Śląsku, tak? Na Śląsku, tak, gdzieś tam w Małopolsce. No okej, okay. Przy Shellu czy przy... Przy Shellu mamy na przykład... Czy przy Circle K chyba stoi też, wasza stacja. Tak. No dobra, no to jeżeli jest tak, to czy ktoś z was, Zero City w tym wypadku, poszedł do osoby zarządzającej tym Circle K i powiedział, my chcemy pokazać naszą cenę na waszym pylonie. Posypuję głowę popiołem i wykonam telefon po programie. No bo to właśnie tak trzeba robić, bo być może to nie jest w ogóle żaden rocket science i po prostu idziesz, pokazujesz i hello, i się dogadujecie. Tylko co, EE będzie? No tak. No EE, tak jak w dowozie. No. Rejestracyjnym. EE, do za tydzień, Michał, EE. Cześć, Paweł.